chcieliśmy zaprezentować naszym mieszkańcom naszej dzielnicy, że mamy taki sprzęt, żeby też mogli sobie na spokojnie oglądać go. Oprócz jeszcze takiej funkcji jak odświeżanie, do czego jeszcze Państwu posłuży ten kład? Na pewno jakieś poszukiwania osób zaginionych, do transportu. Cieszymy się, że mogliśmy stworzyć coś dla mieszkańców w tym okresie zimowym, gdzie no, tych imprez plenerowych jest w mieście też sporo, ale po raz pierwszy w Kończycach takie coś dla mieszkańców zorganizowaliśmy. Cieszymy się, że tak dopisała nam frekwencja. Lubię klimat Świąt Bożego Narodzenia, dlatego żeby spotkać znajomych, żeby dzieci z czegoś skorzystały. Jest bardzo fajnie. A co Ci się tutaj może najbardziej spodobało? To, że na przykład można się tak spotkać i na przykład wspólnie spędzić czas z kimś, albo że można kupić jakąś pamiątkę. Mikołaj Święty z elfami rozdaje dzieciom prezenty, słodkie upominki, jest dobra zabawa, pyszne jedzonko, osypki z grilla, rękodzieła, świąteczne ozdoby, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Prawdziwa świąteczna atmosfera właśnie tutaj u nas w Kończycach. Bardzo się cieszę, że właśnie Rada Dzielnicy, OSP, działkowcy, wszyscy się zaangażowali w organizację tego jarmarku. A jarmark oczywiście jest organizowany na terenie parafii. Mieszkańcy się tutaj integrują, ale oczywiście mogą zakupić świetne rzeczy, które mogą stanąć na stole wigilijnym, ale również teraz, w tym okresie adwentu, ustroić nasz dom. To jest taki czas, kiedy w zasadzie z jednej strony człowiek może się spotkać z człowiekiem, z drugiej strony może też no, wśród takiego różnego rodzaju folkloru znaleźć coś dla siebie, no i przez rozmowę zbudować też relacje. Nasz jarmark pierwszy, ale z jednej strony i duże zainteresowanie osób, które chcą wykazać się jakimiś dziełami różnymi, od kulinarnych po rękodzieła, poprzez też obecność ludzi, którzy przyszli. To tak jest bardzo, bardzo budujące, bo no, na pierwszy raz to nie spodziewaliśmy się takiego udziału. Mnóstwo ludzi, czyli jest to dowód na to, że ludzie na takie wydarzenia czekają. I mimo tego śniegu, który spada w ilości dzisiaj naprawdę wyjątkowej, wszyscy chcą się bawić. I to jest piękne w związku z powyższym. I organizatorom gratuluję, ale przede wszystkim cieszę się, że ludzie wychodzą do siebie. Stąd wszystkiego, co najpiękniejsze, tego świątecznego klimatu na co dzień. Wesołych świąt już powoli sobie życzymy. Wszystkiego dobrego.